Istotną zmianę polityki mieszkaniowej wdraża augustowski samorząd. Chodzi o to, aby nasz standard lokali komunalnych znacznie poprawić. Dlatego budujemy nowe budynki. Tutaj za mną jest bardzo dobry tego przykład. Budynek, w którym 28 rodzin znalazło bardzo dobre warunki. Dzisiejsze mieszkania są bezpieczne, są komfortowe, są ekonomiczne przede wszystkim. Więc z jednej strony budujemy nowe, tak żeby były nowe, dobre mieszkania w dzisiejszym standardzie na XXI wiek, a z drugiej strony pozbywamy się tego zasobu, którego remonty się już nie opłacają. Miasto bardzo długo utrzymywało budynki, o których mieszkańcy mówili, że są to rudery, i bardzo duże pieniądze wkładało w ich remonty. Co roku nowe, kolejne, a stan tych budynków nadal się nie poprawiał, po prostu zużyte, tak? Kilkudziesięcioletnie, blisko stuletnie budynki, nie jest to potrzebne, nie chcemy w takich warunkach trzymać ludzi. Tak stało się w przypadku budynku na ulicy Zarzecze. Latem bieżącego roku obiekt w znacznej części został strawiony przez pożar. W budynku znajdowało się 8 rodzin. Było to 6 lokali komunalnych, 2 lokale socjalne. Na miejscu zdarzenia oczywiście były wszystkie służby mundurowe wraz z burmistrzem miasta Augustowa, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Od razu została tutaj pomoc zaoferowana pogorzelcom. Mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z usług psychologicznych, jakie oferował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też od razu zostały zaproponowane zastępcze miejsca do noclegu dla mieszkańców. W ocenie specjalistów stan obiektu po zakończeniu akcji gaśniczej nie pozwolił na to, by jego lokatorzy mogli tutaj pozostać. Jak informuje Justyna Półtorak, wykonana ekspertyza pozwoliła określić zakres oraz koszt prac, jakie umożliwiłyby dalsze korzystanie z budynku. W dniu 8 sierpnia otrzymaliśmy ekspertyzę techniczną. W ekspertyzie były opisane zniszczenia tej nieruchomości. Niestety uległo zniszczeniu 7 z 10 elementów konstrukcyjnych nieruchomości, w tym konstrukcja dachu, krokwie, więźba dachowa, pokrycie dachowe, elewacja, stolarka okienna w lokalu, w którym miał miejsce pożar. I w związku z tak dużymi zniszczeniami tej nieruchomości kwota szacowania odbudowy wynosiła 1 800 000. Władze miejskie podjęły wówczas decyzję, która w niektórych lokatorach z czysto sentymentalnych pobudek mogła i wzbudziła wątpliwości. To zrozumiałe, że trudno jest pogodzić się z koniecznością opuszczenia domostwa w jednej chwili. Samorządowcy, mimo empatii i zrozumienia dla niecodziennej sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy, nie mogli przystać na tak ogromny wydatek, którego efektem miało być przywrócenie zaledwie 8 lokali mieszkalnych. Zdecydowano, żeby tej nieruchomości nie odbudowywać, a te pieniądze przeznaczyć na wkład własny, na budowę nowych, wielorodzinnych, energooszczędnych nieruchomości, gdzie w takim budynku mogłoby zamieszkać kilkadziesiąt rodzin. I faktycznie środki, które miasto musiałoby wyasygnować na remont, a właściwie na odbudowę obiektu przy Zarzeczu, trafiły do budżetu, z którego powstaje nowoczesny budynek wielorodzinny. Budynek mieszkalny na 60 rodzin, budowany w formule TBS-u. Obecnie, tak jak tutaj widać, trwa budowa, zakończy się w czerwcu 2025 roku. Jest to budynek, który będzie posiadał 60 lokali. Lokale będą dwupokojowe, trzypokojowe oraz czteropokojowe. Pozostało nam na dzień dzisiejszy 22 wolne lokale. Już mamy podpisane umowy partycypacji z przyszłymi najemcami. Jesteśmy w trakcie kolejnego naboru na mieszkania, także zawsze też można skorzystać. Na naszej stronie internetowej można zobaczyć, gdzie złożyć wniosek i na jakich zasadach. Nowy blok, jak podaje Justyna Półtorak, powstaje nakładem 17 milionów złotych, z których część pokrywa wsparcie rządowe. Obecnie otrzymaliśmy dofinansowanie dzięki gminie miasta Augustów w wysokości około 8,5 miliona. Reszta to są wpłaty przyszłych najemców z partycypacji oraz kredyt zaciągnięty przez spółkę Kodrem na budowę tej nieruchomości. Jest to budżet prorozwojowy, bo zakłada, że w przyszłym roku na inwestycje wydamy 96 milionów złotych, uważa burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. To niewątpliwie rekordowa wartość nie tylko w skali miasta nad Nettą. Niespełna 30-tysięczna Augustów zainwestuje więcej niż 60-tysięczna Łomża. Właśnie liczby, to są bardzo często suche liczby bezwzględne, które nic nie mówią. 30, 50, 100 milionów. Ale porównajmy to
jeśli chodzi o mieszkańców, czyli wydatki na głowę mieszkańca. To porównanie faktycznie wygląda bardzo korzystnie. W roku przyszłym te inwestycje przekładają się na 2 razy większe inwestycje na mieszkańca niż w Ełku. Na 2 razy większe inwestycje niż we wspomnianej przeze mnie Łomży i blisko 70% więcej niż w sąsiednich Suwałkach. Dla mnie jest to powód do ogromnej dumy i mam nadzieję, że dumni są z tego również mieszkańcy. Naprawdę pokazujemy, że Augustów się rozwija, a wykresy pokazują, że zrobiliśmy w tej mierze potężny postęp. Są to inwestycje dla mieszkańców Augustowa. To oni będą ich odbiorcami, korzystając w niedalekiej przyszłości ze wszystkich efektów tych rekordowych wydatków, podkreślał burmistrz, wyliczając najważniejsze z nich. Szkoła podstawowa numer 2 i sala gimnastyczna w tej szkole. Wszyscy wiedzą, jestem absolwentem tej szkoły, bardzo mocno cieszę się, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Modernizacja stadionu naszego miejskiego, remonty gruntowne przedszkoli i szkół, ekologiczne, nowe elektryczne autobusy w komunikacji miejskiej. To wszystko powoduje, że naprawdę możemy być z tego budżetu i z tych inwestycji dumni. Zadowolenia nie krył również przewodniczący Komisji Rozwoju Augustowskiej Rady. Po wielu latach, po wielu zabiegach uda się sfinalizować wreszcie rewitalizację dzielnicy Przylesie. Popularny Kaczy Dołek zyska po prostu nowy blask. Ludzie staną się wreszcie szczęśliwi pod kątem możliwości parkingowych, rozwoju towarzyskiego nawet. Dzieci będą miały swoje miejsca. Taka dzielnica jak Baraki, również na niej zakończą się wreszcie remonty uliczek, jakże ważnych dla tychże mieszkańców. Jak dodał, w dalszych planach pojawia się również rewitalizacja dzielnicy Koszary. Ważnym elementem strategii rozwoju Augustowa jest również rozwój sportu i zachęcenie mieszkańców do aktywności fizycznej. Nowe obiekty, które powstaną, które zostaną zmodernizowane, stadion lekkoatletyczny, wyciąg nart wodnych, no i całe zaplecze sportowe w szkołach, szkoła numer 3, numer 2. To wszystko, co się dzieje, remonty w przedszkolach i szkołach, to naprawdę napawa mnie ogromną dumą i nie mogę się doczekać zakończenia tych wszystkich inwestycji i tego, kiedy sportowcy, dzieci, rodzice będą mogli korzystać z tego. Dane przedstawione przez Sławomira Sieczkowskiego, zastępcę burmistrza, ujawniają proporcje budżetu Augustowa, jaki został zaplanowany na 2024 rok. Skala zmian tak naprawdę oddaje wysokość wydatków budżetu. To jest 258 milionów. Jeszcze w 2015 roku było to niespełna około 90 milionów, więc 3 razy tyle w zaledwie kilka lat. To jest imponujące. Inwestycje wynosiły 5, 8, 9 milionów w skali roku jeszcze parę lat temu. Dzisiaj mamy prawie 100 milionów, czyli jakby nie liczyć 10, 20 razy więcej niż jeszcze parę lat temu. To jest imponujące. Dlaczego mogliśmy tego dokonać? Dlatego, że wspólnie pod przywództwem pana Karolczuka pozyskaliśmy ogromne środki na inwestycje. W przyszłym roku to jest 76 milionów. To jest 76 milionów dochodów majątkowych. To jest absolutny fenomen. Też chcę powiedzieć, że od kilku lat Augustów, w przeciwieństwie do wielu samorządów, zmniejszał dług. Ten dług był ograniczany. Nie zaciągaliśmy kredytów, a zmniejszaliśmy zadłużenie. Takie działanie pozwoliło przygotować się do znaczącej i efektywnej absorpcji środków zewnętrznych. Rada Augustowa zatwierdziła zaplanowany budżet.